Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Olimpiada Szachowa już jest dawno rozpoczęta. W momencie nagrywania tego filmu będzie startować czwarta runda. Polacy mają trzy zwycięstwa. Panie mają dwa zwycięstwa i jeden remis. I bardzo ciekawe partie, jeśli chodzi o naszych zawodników, ale i ciekawostka, jeśli chodzi o Magnusa Carlsena, który spóźnił się nieco na partię, jechał rowerem w deszczu. W ogóle to jest. Takie no komiczne bym powiedział, że zawodnik tego formatu w ten sposób dociera na rundę, ale no cóż, wleciał mokry i grał też z arcymistrzem, dlatego też przedstawię tutaj dwie partie. Na pierwszy rzut Jana Krzysztofa Dudy, dlatego że jest bliski mojemu serca debiut, który był rozgrywany w bardzo ciekawy sposób, więc muszę to przedstawić. Jego przeciwnikiem jest Peralta Fernando, Argentyna, tutaj Polacy ten mecz wygrali 3-1. Janek Skoczek F6, posunięcie C4, tutaj ruch C5 ze strony naszego arcymistrza. No i w tym momencie tutaj nastąpił ruch D5. Janek G6, przeciwnik Skoczek na C3, goniec G7, ruch E4 standardowo D6, no i posunięcie H3. Ten ruch akurat jest ciekawy i całkiem dobry z uwagi na to, że goniec jest ograniczany na polu G4. Janek robi roszadę, przeciwnik skoczek na F3, posunięcie E6. I co ciekawe, tutaj Jan Krzysztof Duda gra bardzo szybko te partię w przeciwieństwie do przeciwnika. Póki co jeszcze goniec D3, bicie na D5. No i tutaj oczywiście można grać pionkiem z C na D5. Jest to wariant na pewno ostrzejszy. W tym momencie jednak, że przeciwnik zbił pionkiem z E4. Nastąpił szach wieżą i goniec zasłonił się na polu E3. No i teraz... W tej sytuacji nasz zawodnik według mnie zagrał bardzo ciekawie i nieźle, intuicyjnie, co mi się niezwykle podoba. Moi drodzy, spróbujcie zgadnąć, co zagrał Jan Krzysztof Duda. Z arcymistrzem 2558 Janek wybił wieżą na E3 gońca już w 10 ruchu. Jest to poświęcenie. Bardzo ciekawe, i uwaga, to nie pokazuje tutaj przewagi czarnych. Wręcz przeciwnie, silniczek mówi, że to jest jakieś plus jeden na stronę białych, ale właśnie ze względu na jakość więcej. Tyle, że właśnie ten goniec czarnopolowy już nie ma swojego przeciwnika i po diagonali może świetnie działać. No, ale jest to jednak skomplikowana sprawa. Zobaczcie, jak Janek fajnie rozgrywa dalej tę partię. Hetmane 7 z prostym atakiem, przeciwnik robi roszadę. No, i to jest dobry ruch. No i co ciekawe, wybić tego pionka. Za bardzo się nie chce z prostego powodu, że otworzy się linia na E, więc druga wieża będzie miała dużo do powiedzenia. No i czarne nie chcą tego robić. Skoczek z B na D7, Hetman zagrywa na E1 i posunięcie H6. Tutaj rozgrywać trzeba taką pozycję po profesorsku. Póki co nasz zawodnik to robi. Nie można pozwolić za bardzo białym figurom na niezłe szarze. W tym momencie po prostu Janek stara się ograniczać właśnie figury. Przeciwnika Hetman F2 i Skoczek na H7. No to nie są proste szachy, słuchajcie, żeby tak manewrować. Nie dość, że jakość mniej, to jeszcze manewry i coraz lepsze ustawianie figur. Skoczek zagrywa na E4, no i nasz zawodnik zagrywa Skoczkiem na E5. No taki ruch musi być zagrany prędzej czy później. Wymiana nastąpiła, goniec wymienia. I co jest ważne w tej sytuacji, e, białe nie mogą na razie nic zrobić na skrzydle e, Hetmańskim. No, i tak naprawdę ta pozycja się trzyma bardzo dobrze. Zobaczcie, skoczek nie może wleć, wlecieć na F6, nie można nic zbić, nie ma taktyki, więc jest ok. I skoczek tutaj wrócił. W tym momencie Janek spokojnie, goniec D7. Zobaczcie, każda figura musi mieć swoją funkcję, więc wyprowadza gońca na D7. Skoczek manewruje na E2, i goniec na E8. Wzmocnienie bardziej punktu F7, dzięki czemu Hetman będzie bardziej swobodny, w razie czego. Skoczek zagrywa na F4, ale też zobaczcie, chodzi tutaj o to, żeby goniec fajnie asekurował punkt G6. No, widzimy, dwie figury się mocno nastawiają na bicie. Tego teraz zrobić nie wolno. W każdym razie też nie wolno wybić na F4. Absolutnie nie, to będzie bardzo złe. Goniec jest tutaj niezwykle ważny. Skoczek zagrywa na F6 w tym układzie. Wieża A na E1 i Skoczek na D7. No i widzimy, te manewry znowu powodują, że Skoczek znajdzie lepszą placówkę później w centrum. Hetman, przepraszam, goniec zagrywa na pole C2. Posunięcie A6, tak żeby dążyć do ruchu B5. Ruch A4 ze strony przeciwnika. No i na razie ruch B6. To jeszcze pokazuje, że nie chcemy tego posunięcia, czyli ruchu A5 ze strony białych. No i jeszcze taki ruch, powiedzmy, wyczekujący. Też warto zwrócić uwagę teraz na czas zawodników. Janek ma ponad godzinę, przeciwnik 12 minut, więc to też świadczy o tym, kto tutaj w pozycji rządzi. Aczkolwiek, no mówię, silnik ma tutaj plus 0,4 około, czyli białe niby mają niewielką przewagę. Skoczek zagrywa na D3, goniec spokojnie sobie wrócił. Posunięcie B4. No i białe próbują tutaj się rzucać na skrzydle hetmańskim. Ciekawy jestem w sumie, jakby Janek się zachował, jakby przeciwnik grał B3 i wyczekiwał po prostu pozycję. No i w tym momencie B4 nastąpiło jednak. Bicie oczywiście. Skoczek zbił. Pojawia się dobre miejsce dla skoczka, ale też skoczek E5 wygląda nieźle, bo od razu pionek C4 jest atakowany. Koniec B3. No i teraz zwróćcie proszę uwagę. Jak to dziwnie stoi, Goniec musi mocno pilnować, Pionka no wieże niby aktywnie z Hetmanem, ale nic czarnym nie wolno, znaczy nie można zrobić. W tym układzie Hetman zagrywa na C7, wieża D1, no i posunięcie B5. No i widzimy, że ten ruch jest ciekawy, rozwiązujący tutaj na skrzydle hetmańskim sytuację. No, i w tej sytuacji właśnie przeciwnik zagrywa, co mnie trochę zdziwiło, posunięcie c5. W tym momencie już czarne przechodzą do inicjatywy. Przeciwnik zagrał te c5, Janek odbił pionkiem. Myślę, że bicie Hetmanem byłoby lepsze, po prostu, żeby trzymać tego pionka na d6 dalej. W każdym razie tak poszło. d6 nastąpiło i Hetman zagrywa na a7. No, tutaj ze strony czarnych nastąpił błąd. Przede wszystkim tutaj Hetman d7 blokował e, tego pionka, ale to się zawsze łatwo mówi, e, gdy się analizuje. W każdym razie hetma na 7, skoczek wleciał na d5, e, posunięcie c4 z blokadą, goniec na c2, wieża d8, tutaj oczywiście na tego piona, no i białe mają tutaj proste posunięcia, tutaj się robi już przewaga białych plus 2 i 3, w tym układzie skoczek wleciał na f6 z szachem. No i tutaj Janek Wybił tego skoczka, Hetman wybił, Hetman wziął z szachem. Zauważcie, proszę, jaki czas ma przeciwnik Janka, król na h1 i Hetman g5. No i teraz białe się niestety pomyliły, dlatego że zbiły tego Hetmana, co jest uproszczeniem czarnymi. Jest to pozycja oceniania przez silnik szachowy jako remisowa. Natomiast nie jest to tak na pewno prosto grać białymi, żeby to zremisować, ani czarnymi, żeby na przykład wygrywać, bo tylko tak na to bym spojrzał, jeśli chodzi o przewagę pionków na skrzydle. W każdym razie, w tej sytuacji, białe jakby odeszły Hetmanem, myślę, że więcej problemów by sprawiły przeciwnikowi, z uwagi chociażby na to, że Hetman może wlecieć na B6, od razu atakować tutaj te wieże i pionki z tyłu. Więc no cóż, wymiana nastąpiła. Presja naszego zawodnika pewnie też zadziałała. No i wieża D5. Mój drodzy, w momencie wykonania tego posunięcia, przeciwnik Janka przekroczył czas. Um, no i powiem otwarcie: mieliśmy chyba trochę szczęścia, że Janek wygrał tę partię na czas. Prawdopodobnie ciężko byłoby mu tę partię wygrywać. Wieża D5 to jest dobre posunięcie, oczywiście z atakiem tutaj i tutaj z atakiem. Nie jest to na pewno łatwe. Pionek wolny. No i nie wiem, czy Jan Krzysztof Duda byłby w stanie wygrać tę pozycję czarnymi, na pewno by próbował. Ale szczęście też trzeba czasami mieć, wygrana na czas w klasyku, rzadki widok szczególnie na tym poziomie. Moi drodzy, przejdźmy do pozycji zmoczonego Carlsena, że tak się wyrażę. W deszczu wrócił na partię szybciutko i miał tutaj z przeciwnikiem od razu trochę straty czasowej tutaj zauważcie strata czasowa to tam 10 minut niewiele C5 ze strony Magnusa posunięcie skoczek F3, E6, D4 wybicie, skoczek to wybił i A6 Magnus sobie zagrywa też warto zwrócić uwagę na tempo rozgrywania partii przez Magnusa Karlsena posunięcie C4, skoczek F6 z atakiem na pionka skoczek zagrywa na C3, Hetman C7 standardowo jak to w debiucie w Sycylu goniec E2 i B6. No Pionek oczywiście zagrywa sobie, żeby zwolnić gońcowi miejsce. Roszada goniec B7 i F3 standardowo skoczek C6. nastąpiło bicie, goniec odbił. Hetman zagrywa na D3 z centralizacją tutaj oczywiście. I teraz Magnus zagrywa bardzo ciekawe posunięcie takie już. Można by powiedzieć, częściej spotykane w obronie sycylijskiej w pewnych momentach posunięcie H5. No Jest to posunięcie, gdzie od razu mi się uśmiecha buzia. W dawnych czasach rzadko było, kiedy spotkać taki ruch w partiach, w tym czasie, kiedy w obecnych czasach właśnie takie ruchy są grywane częściej. Ale jest to logiczne posunięcie. Zobaczcie, król zostaje w centrum przede wszystkim. Taki jest zamiar główny. No i przede wszystkim ograniczamy tutaj Skrzydło królewskie, a Pionek czasami może jakąś tam karierę zrobić. Goniec zagrywa na E3, goniec na D6 z prostym planem ataku, F4 i skoczek zagrywa na G4. Tutaj jest wszystko dobrze przemyślane przez Magnusa. Nastąpił ruch E5 z tempem, no i goniec oczywiście musiał wrócić. Ten goniec może mieć problem, jeżeli odejdzie, to ten goniec na C5 sobie wtedy fajnie poszaleje. W każdym razie trzeba zagrać gońcem do centrum. Posunięcie d6, bicie, bicie. No i zwróćcie uwagę, jak czarne mają fajnie ustawione figury i gońce spoglądają w pozycję króla. Skoczek też w gotowości. Wprawdzie roszady nie ma, ale czy ona jest teraz potrzebna? Zaraz się okaże. Goniec zagrywa na f3. Magnus to wymienił i zrobił roszadę. Zrobił roszadę. Pionek g7 też wcześniej nie był, wcześniej też nie jest jakiś tamtykalny z uwagi na to, że Wieża G8, i tam mogą być też takie problemy, w każdym razie jesteśmy w tej sytuacji. Skoczek zagrywa na E4, no i to chyba jest przewinienie ze strony białych, z uwagi na proste Hetman C4 z groźbą bicia. Tutaj, przede wszystkim, jak tę partię przeglądałem wcześniej, liczy się taktyka. No, tak jak w każdej partii, praktycznie kto lepiej widzi, ten wygrywa materiał i potem pewnie partię. Wieża AD1, goniec E7, B3 nastąpiło, Hetman B5 cały czas, tutaj ruch A4, Hetman B4, przeciwnik goni tego Hetmana, no ale on sobie tam nic z tego nie robi, jest posunięcie H3 i co ciekawe, skoczek na H6. W tym układzie nie można zbić Hetmanem na H5, tak by się wydawało, że pionek jest do wzięcia, dlaczego nie wolno? Bo skoczek F5, zobaczcie co się dzieje. Jest atak na gońca. No, i w tym układzie, jak go nieco to bijemy skoczka Hetmanem. A jeżeli skoczek zagra na G5 z opcją mata, no to najpierw zbijamy tutaj, a potem tu. Tyle w temacie. Proste liczenie. Proste, jak się oczywiście widzi. W tym momencie goniec zagrał na C3. Hetman wziął kolejnego pionka. Wieża D7. Skoczek F5. No Magnus trzeba przyznać, fajnie liczy te warianty. W tym układzie oczywiście widzicie, że jest też opcja G4, ale wtedy skoczek wlatuje na H4. Też wstępem atakuje, potem można odbić zapewne tutaj. Sporo tego wisi. Dobrze trzeba to liczyć. Wieża F na D1, wieża AD8. Tutaj G4 nastąpiło. No i właśnie mamy ten sam w zasadzie motyw. Skoczek H4, hetman E2 i hetman zbijana. A4, bardzo sprytny ruch. Zobaczcie, jak Hetman świetnie spogląda w dwie wieże, spogląda w skoczka. W ogóle, rewelacyjnie ustawiona figura czarnych. No i tutaj nie można zbić gońca na 7, bo wieża na d1 zostałaby stracona. Wieża na d4. Hetman A3 z obroną gońca. Król H2, wymiana wież, wieża d8. Prosta sprawa, mamy czarnymi. Magnus ma czarnymi tutaj przewagę, więc. Stara się wymieniać. No i bicie na H4 na G4, przepraszam. Skoczek wrócił F5, już taka chyba rozpacz. Zobaczcie, że białe grają na sekundach. Goniec D6 z szachem, król G1, Hetman C1, król Hetman E1. No i bardzo ładny ruch, goniec C5 z szachem. Chodzi o to, że jak będzie wymiana, to wieża D1, więc król ucieka. No i skoczek dał szacha. Eee, ładnie Magnus tutaj przeciwnika goni. No, ostatni ruch, który tutaj zagrały białe, to jeszcze ruch Hetman H4. Znaczy, mówię, ostatni błędny. E, następuje mat w czterech posunięciach: szach, król, wieża, król i mat. E, myślę, że taka bardzo czyściutka partia, wzorowa, jeśli chodzi o obronę sycylijską. No cóż, e, zobaczymy, jak się dalej te partie będą toczyły. Trzymamy kciuki za Polki i Polaków. A wam dziękuję za uwagę. Moi drodzy, przypominam tylko o szachowo.pl, pamiętajcie, że macie tam 10% zniżki na zakupy, a w ten sposób wspieracie mój kanał. Pozdrawiam serdecznie, cześć.